Siemaneczko, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku. Zaskoczeni, co nie? Kurde, jak tak będę ten sezon przeciągał cały czas, to może jeszcze na Moto Mikołajki zdążę pojechać. O ile się odbędą w tym roku. Jak widać, Supermoto, no znowu. Ale tym razem nie będzie to miasto. Może dzisiaj dla odmiany zamiast policji będziemy mieć może spotkanie ze strażą leśną. Akurat jedziemy w te rejony. O, w tym lesie właśnie była ta straż leśna. Za bardzo się wczuła. Myślała, że nas połapie wszystkich. Ale nie było to takie łatwe, jak się mogło wydawać. O, dokładnie tutaj. Tutaj się wjeżdżało jakiś kilometr. No próbowali, niestety to było samochodem. Więc szanse mieli nikłe, ale teraz będzie przewalone, bo dostali elektryczne KTM-y ze straży leśnej u nas i bujają się w okolicy. Gorsze jest wszystkim to, że jak jedziecie pitem, to ani nie słyszycie z której strony, kiedy wam drogę zajadą, o to chodzi. Może akurat nikogo nie będzie. Lecimy w teren normalnie, zobacz to, póki sucho, nie? O to chodzi. O kurde, pod liściami to nie wiadomo co się kryje. Jedziemy dalej, jedziemy wyżej. Póki teren łatwy. Wow. Kurde, ale fart. Ale się wdupiłem. A jednak Supermoto w terenie to jest beznadziejny pomysł. A ja sobie chyba ścieżki pomyliłem. O kurde, o many. Hamuj. Ej, hamuj, kurna. Przyspiesza. Ajajaj, coś próbuję kombinować, ale siada. I spójrzcie sobie na ten piękny widoczek. Dobra, jedziemy sobie dalej. Nie wiem, może to dziwnie brzmi, ale u nas mamy taki system, gdzie policja jest trochę podzielona na gangi. Wiecie, nie mówię to tak poważnie, tylko mówię to tak, tu bardziej strzegam, tam mają wywalone. No wiecie o co chodzi, nie? Będziemy akurat w tym miejscu, gdzie policja jest mega cięta. Tam właśnie była ta akcja z moim zakazem prowadzenia pojazdu. Bardzo często dochodzi do jakichkolwiek kontroli, gdzie po prostu najwyższy wymiar kary od buta dają. I to jest właśnie najgorsze, dlatego przejedziemy tamtędy, może się uda, bez przypsu. No a jak się nie uda, będzie drogo. Ale myślę, że do niczego mi się dzisiaj nie powinni przyczepić, dopóki nie będą jechać za mną. Chcesz się ścigać? LOL! Plaża! Gdzie ja jestem? Do wieży widokowej. Gdzie tu jest jakaś wieża widokowa? A tu zaraz straż leśna. Zawijamy pana na dole! Jadę na szczyt. Mi by się tu podobało jeszcze bardziej, jakbym tu przyjechał pitem. Dobra, ja stąd. Jakieś dziwne, niepokojące dźwięki zaczynam słyszeć. Kurwa, to nie psy. Znów tam stąd. Samemu brak szans, ale jeszcze obiecuję, że przyjedziemy tu na pitach. Wstęp zbroniony, wstęp do parku na własną odpowiedzialność. Sesje zdjęciowe oraz łowienie ryb są płatne. To nie, to ja odpuszczam. Za darmo, może bym się skusił. Ktoś korzysta? Nie, ale czuć, że ktoś korzystał. O, będzie strzelał. No tu ogólnie był tor, tu było parę takich wybić skoków. To jeszcze parę zostało. Czy to? Tabliczka, składowanie śmieci i gruzu surowo zabronione, nie? I remontowali rynek. I dostali gdzieś skądś informację od chyba władz gminy, żeby tu cały gruz przywieźć. I no i wywieźli tu cały gruz i... Szkoda, bo chłopaki naprawdę dużo pracy i serca włożyli w ten tor. A z tego co mi wiadomo, ten tor to już... Tu jest parę dobrych lat. Zobaczcie jaka fura, widzowie. Tak pastucha zdewastować. Ja pamiętam, jak ten pasat ogólnie był w zajebistym stanie, nie? Czas, no kurde, stał tu dosyć długo, nie? Z parę miesięcy. Po jakimś czasie potem zniknęły koła, no to stał sobie tak. Tu nawet tarcze hamulcowe zniknęły. No ale to nic. Nie moja sprawa. Co tu się dzieje? Tu taki teren był zajebisty do jazdy, normalnie się wbijało do lasu od razu. A patrz, zobaczcie co tu się dzieje teraz.
Nie rozumiem, o co chodzi. Może drogę będą budować? O, chłop mi zdjęcie robi. Rób, rób. Normalnie! Aha, zajebiście! O k***a! Policja! Ja pierd***ę! Ole, zjazd do lasu, zjazd do lasu. I jakie błoto. Ja pierdolę. Stoją. Akurat w tym momencie, jak już zwijam do domu. To jest straszniejsze, jak te bały stoją na mostku. Czy to, że muszę to dupleć do domu lasem. Wolę się bardziej w głąb udać. Bo tu mam elegancko z górki, tak na mnie nie będzie słychać. Dobra widzowie. Jeśli materiał z tego wyjdzie, to znaczy, że dojechałem do chaty. Ja pier... całe siedzenie u***nę błotem. O k***a! Dobra, tyle, do następnego. Ja tu muszę jeszcze z Bajara wyjechać. Także elo.